Pozwólcie, że streszczę naszą ostatnią lekcję. Od jakiegoś czasu zajmujemy się ruchem i opisem ruchu i rozmawialiśmy już o względności ruchu, o zasadzie bezwładności Galileusza i o bezwładności, o tym, co to są układy inercjalne i o zasadzie równoważności Galileusza. To jest istotny, bardzo ważny krok naprzód w naszym wspólnym rozwoju, bo to jest jakby nowa jakość. Ta zasada równoważności Galileusza mówi, że no skoro układy inercjalne to takie, które poruszają się ze stałą prędkością, czy też obserwatorzy inercjalni, to tacy, którzy poruszają się ze stałą prędkością, a można to ustalić, na przykład badając, czy w sytuacji, w której obserwują ruch jakiegoś ciała, na które nie działają żadne przyczyny zmiany ruchu, to czy to ciało rzeczywiście porusza się w tych układach ruchem jednostajnym lub spoczywa, że tych układów może być bardzo wiele i że żaden nie jest wyróżniony ani lepszy od innego. Tak? To też z tym łączą się takie pojęcia, jak brak na przykład absolutnego spoczynku. Bo coś, co jest w jednym układzie inercjalnym w spoczynku, w innym, który się porusza względem niego z jakąś prędkością stałą, będzie się poruszać ze stałą prędkością. Nadal będzie spełniać zasadę bezwładności Galileusza, ale nie będzie w spoczynku. No i Galileusz postawił jeszcze kropkę nad i powiedział, że w takim razie prawa fizyki, on to ujął troszeczkę inaczej, ale prawa fizyki we wszystkich układach inercjalnych powinny działać tak samo. I to jest bardzo interesująca obserwacja, tak też trochę filozoficznie, no bo to znaczy, że te układy inercjalne są do siebie podobne. No, w matematyce to mamy przykłady podobieństwa, na przykład trójkąty mogą być podobne. Tak? Trójkąty, ja tu narysowałem dwa trójkąty, one mają te same kąty, w związku z tym są podobne, mają podobny kształt. No ale to jest relacja podobieństwa między no, przynajmniej rzeczami, które można narysować na kartce. Natomiast tu są układy inercjalne, które są podobne do siebie przez to, że te prawa fizyki w każdym z nich obowiązują tak samo, w ten sam sposób. I to jest bardzo interesujące, no bo układ inercjalny to jest jakby zbiór cech. No właśnie mówimy o tym, że porusza się ze stałą prędkością na przykład i wtedy obserwowany ruch ciał, na który nie działa żadna przyczyna zmian prędkości, jest ruchem jednostajnym w takich układach, więc to są jakby takie zbiory cech. Te zbiory cech są ze sobą podobne, są do siebie podobne, przepraszam, no przez to, że prawa fizyki działają tak samo. No i korzystaliśmy z tego w tym zadaniu ze statkiem i kołem ratunkowym, tak, które się okazało być bardzo łatwe do rozwiązania, jeżeli pozbyliśmy się tego sposobu patrzenia z brzegu, który wymagał uwzględnienia szybkości prądu i a priori nie było widać od razu, że ta szybkość prądu nie będzie miała żadnego wpływu na wynik, na konkluzję. Podczas gdy to jest oczywiste, jeżeli przejść do innego układu inercjalnego, tego rybaka, tak? Tego, który dryfuje razem z prądem rzeki, bo rybak żadnego prądu rzeki nie widzi. Najwyżej widzi uciekające brzegi, ale dla niego nie ma to żadnego znaczenia, dla jego ruchu względem wody. No właśnie, a dzisiaj zajmiemy się nieco innym przykładem. Mianowicie rozwiążemy sobie zagadnienie elastycznego zderzenia z ruchomą ścianą i powiedzmy sobie, że łatwo jest nam uwierzyć, muszę znaleźć tutaj, stworzyć jakąś dodatkową osobę. O, to może być ta osoba na przykład, albo jakiś inny kolor. Nie no, niech już będzie, a żółty da radę? Teraz żółty. No nie bardzo. Trudno. O co chodzi? Mamy sytuację, o której
rozmawialiśmy w klasie i nawet odbijaliśmy piłkę od ściany. Łatwo uwierzyć, że jeżeli mamy nieruchomą ścianę i piłkę, która jest taka bardzo elastyczna, jak piłka tenisowa, no to jak rzucę nią o ścianę, to ona odbije się tutaj z taką samą szybkością, z jaką nalatywała na tą ścianę. Nie straci nic tej szybkości. No tak to jest w układzie, w którym ściana jest nieruchoma. To wszyscy wierzymy w to. No i teraz jest pytanie, co się zdarzy, co się stanie, jeżeli ściana będzie nadlatywać na piłkę. I tu Jarema miał genialny pomysł, że trzeba posadzić kogoś na ścianie. I to ja tą osobę tutaj będzie symbolizować ta kulka, to koło. No bo jeżeli ściana porusza się ruchem jednostajnym w kierunku nadlatującej piłki z szybkością 3 metrów na sekundę, no to też jest układem inercjalnym, w związku z tym wygodnie może będzie rozważyć to, co się dzieje najpierw w układzie ściany, bo w układzie ściany ściana się nie porusza, jest nieruchoma, prawda? No i co widzimy? No, w układzie ściany, skoro ściana się porusza w prawo z szybkością 3 metrów na sekundę, a piłka nadlatuje na nią w lewo z szybkością 3 metrów na sekundę, no to piłka nadlatuje na ścianę, ściana się porusza w prawo z szybkością 3 metrów na sekundę, a piłka nadlatuje na nią w lewo z szybkością 2 metrów na sekundę, no to obserwator siedzący na tej ścianie widzi, że piłka leci na niego z szybkością 5 metrów na sekundę, no i on powie, że ona się odbija i rzeczywiście odbija się w jego inercjalnym układzie współrzędnych z taką samą szybkością 5 metrów na sekundę. A teraz chcemy zobaczyć, a co widać z pokoju, co widać w pokoju, w którym ta ściana porusza się z prędkością 3 metrów na sekundę w prawo. No, skoro względem ściany ta piłka leci w prawo z szybkością 5 metrów na sekundę, a ściana porusza się względem podłogi jeszcze z szybkością 3 metrów na sekundę też w prawo, no to względem podłogi ta piłka będzie się poruszała z taką prędkością, z jaką porusza się względem ściany, plus prędkość, z jaką ściana porusza się względem podłogi. No to jest tak, jak jadą samochody po autostradzie, i jeden wymija drugiego z szybkością 20 km na godzinę, ale ten wymijany porusza się względem pobocza na autostrady, względem łąki z szybkością 100 km na godzinę. No to ten, który wymija, no to porusza się względem pobocza z szybkością 100 km na godzinę i jeszcze 20, tak, z szybkością tego wymijanego i jeszcze tą szybkością, z jaką wymija jadący samochód, ten samochód wymijający. No więc to interesujące jest, jak zobaczymy, z czego się składa to 8 metrów na sekundę, to składa się z 2 metrów na sekundę szybkości, z jaką piłka nadlatywała w kierunku ściany i 2 szybkości ściany. No, to znaczy, że jeżeli ściana się przesuwa w kierunku piłki, to taka piłka po odbiciu zyska prędkość równą, jeżeli to odbicie jest elastyczne, takie doskonałe, to uzyska prędkość, dodatkową prędkość równą 2 prędkościom ściany, jakby względem podłogi. No i to ten wniosek bardzo nam się przydał. W oddzielnym filmie opowiem o tym, jak w ten sposób, dodając do tego coś, co już wiemy, na przykład o gazach i o tym, czym jest temperatura, można zrozumieć, w jaki sposób działa silnik diesla. Dziękuję bardzo.